Punkt. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moim pierwszym gościem jest pan minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam serdecznie, panie ministrze. Kłaniam się, dobry wieczór, panie redaktor. Panie ministrze, prezes Jarosław Kaczyński mówi, no to koniec tego dobrego, mówi tak w wywiadzie dla tygodnika Sieci i mówi tak w kontekście relacji pomiędzy Polską a Komisją Europejską, czy po prostu szerzej instytucjami Unii Europejskiej. Jak należy rozumieć znaczenie tych słów? Czy to też element pewnej krytyki też pod adresem jednak rządu? Panie redaktor, myślę, że ciężko byłoby te słowa rozumieć jako krytykę polityki naszego rządu. Ja myślę, że pan prezes Kaczyński jest w dużej mierze kreatorem naszej polityki. Na pewno premier Mateusz Morawiecki oczywiście konsultuje politykę rządu z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, co jest naturalne, bo pan prezes Kaczyński jest niekwestionowanym liderem Prawa i Sprawiedliwości i całego obozu prawicy w Polsce. W związku z powyższym wydaje mi się, że jest to po prostu nakreślenie kolejnego kierunku. Do tej pory proszę zauważyć, że jednak Polska bardzo taki, można powiedzieć, sposób delikatny obchodziła się z Brukselą, pomimo tego, że cały czas znosiliśmy dzielnie różnego rodzaju upokorzenia. Czy to takie materialne, chociażby to, że ciągle nie widzimy przecież wypłat środków należnych nam z KPO na przykład, czy to takie słowne, jak upominanie nas, że w Polsce nie ma demokracji, czy jak słynne życzenia pani Ursuli von der Leyen do pana Tuska, która mu życzyła tego, żeby spotkała się z nim w przyszłości jako z premierem Polski, co przecież jest ewidentną ingerencją urzędnika unijnego wewnętrzne sprawy członkowskiego kraju wspólnoty. Jednak jak widzimy, ta polityka nie do końca znajduje odzwierciedlenie w tym, że Bruksela stara się być również jakby odwzajemniać te nasze gesty. Nie dotrzymuje umów, które z polskim rządem zawarła. Przypominam również o tej konferencji prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Morawieckiego i właśnie przewodniczący Komisji Europejskiej w Warszawie, gdzie zostało ogłoszone porozumienie. Efektów tego nie ma. W związku z powyższym jest naturalne, że nasz lider będzie ogłaszał korekty najprawdopodobniej relacji z Unią. Ja za chwilę o tą korektę zapytam, ale też nawiązując do słów pana ministra, dopytam, bo być może w ogóle, przepraszam, bardzo cierpliwe znoszenie pewnych działań podejmowanych przez różnych urzędników, czy to Komisji Europejskiej, czy przez Parlament Europejski, to po prostu była błędna strategia. Być może tu nie chodziło o to, żeby cierpliwie znosić, tylko żeby być skutecznym. Ja w pewnym sensie nawiązuję do słów, które wypowiedzieli przynajmniej kilku europosłów Prawa i Sprawiedliwości, czy to pan profesor Krasnodębski, może trochę delikatnie, ale jednak w podobnym tonie wypowiadał się pan profesor Ryszard Legutko. Mówił też o tym pan doktor Jacek Sariusz-Wolski. Jak pan patrzy, panie ministrze, z perspektywy czasu? Być może to jest tak, że rzeczywiście my wykazywaliśmy dobrą wolę, ale czy nieskuteczniejsza byłaby strategia dużo twardszych negocjacji i jakby też polegająca na pewnym uszczupleniu dobrej woli? Z tym, że pani redaktor, jakby to powiedzieć, Polska zawsze jest przedstawiana przecież w zachodnich mediach i generalnie w mediach sprzyjających opozycji jako ten kraj, który jakby najbardziej, można powiedzieć kolokwialnie, stawia się brukselskim urzędnikom jako ten kraj, który według nich burzy tą wspólnotę unijną, stawiając różnego rodzaju żądania z punktu widzenia chociażby niemieckiego, pewnie niekoniecznie komfortowe. Także my na pewno prowadziliśmy niejednokrotnie twardą politykę. Czy da się jeszcze twardszą? Na pewno się da. I pewnie o tym też mówi prezes Kaczyński. Ale weta żeśmy nie używali. I być może będzie trzeba zacząć go używać. To jest to instrument taki. Panie redaktor, mówiąc zupełnie uczciwie, maksimum dobrej woli było z polskiej strony wykazane. Ono było także podyktowane sytuacją wewnętrzną w naszym państwie. Mamy trudną sytuację gospodarczą, energetyczną. Mamy przede wszystkim wojnę obok na Ukrainie, rosyjską wojnę. Chcieliśmy jakby w ten sposób tutaj nie otwierać frontu zachodniego. Chcieliśmy ten front zachodni mieć zabezpieczony w miarę możliwości, tak, żebyśmy mogli skupić się na tym froncie wschodnim, bo niewątpliwie on jest otwarty. O tym trzeba otwarcie mówić, że taki front istnieje. Nie można mówić, że jakby tutaj nas to nie dotyczy, bo dotyczy w strategicznym znaczeniu wręcz. Natomiast widzimy, że chyba Bruksela niekoniecznie tę lekcję odrobiła.
pytanie, czy wynika to tylko i wyłącznie z niezrozumienia pewnych faktów geopolitycznych, czy wręcz odwrotnie, i ta myśl często jest bliższa, właśnie z pełnego zrozumienia pewnych spraw międzynarodowych i politycznych i celowej polityki mającej na celu właśnie no, obalenie, wprost mówiąc, rządu Prawa i Sprawiedliwości, chociażby przez zakręcanie nam dostępu do środków unijnych, mówienie o tym publicznie, że Donald Tusk powinien być w Polsce premierem, tak, i w ten sposób utorowanie drogi Platformy Obywatelskiej do powrotu do władzy, no bo myślę, że Berlin i Bruksela no, chciałyby mieć w Polsce w kancelarii premiera takiego urzędnika, któremu można byłoby właśnie dyktować wszystkie warunki, na które on by się z pewnością zgadzał. To panie ministrze, ja zapytam w takim razie, do kiedy czekamy? Dzisiaj pani europoseł Elżbieta Rafalska w rozmowie z portalem Niezależna.pl mówiła z kolei, że skoro już tyle te negocjacje dotyczące KPO trwały, jeżeli to KPO polskie w końcu zostało zaakceptowane, to w tym momencie nie ma sensu się wycofywać, ale należy sobie postawić taką datę graniczną. Pani europoseł, była minister Elżbieta Rafalska, wskazała, ulokowała ją na przełomie roku. Czy to właśnie tak też myśli polski rząd, że jakby ten czas, który dajemy jeszcze na rozmowy z Brukselą na temat KPO, to jest te kilka miesięcy do końca roku? Czy też to powiedzenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, koniec tego dobrego, należy rozumieć jako koniec, już koniec? I jakby odpuszczamy sobie to KPO, bo uznajemy, oceniamy, że jesteśmy po prostu tylko zwodzeni. Myślę, pani redaktor, że brukselscy urzędnicy doskonale wiedzą, że głos prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest w polskiej polityce dzisiaj głosem ostatecznym. I jeśli taki głos pada, to myślę, że bardzo świadomie odbierają go jako takie ostatnie ostrzeżenie. Ja też tak to odczytuję. Prezes Kaczyński moim zdaniem tutaj daje do zrozumienia brukselskim urzędnikom i generalnie Unii Europejskiej, że jakby no, mają tą ostatnią szansę, żeby się zreflektować. Bo nie ma już w Polsce wyższego poziomu niż właśnie no, zapowiedź z ust lidera naszego obozu. W związku z powyższym, jeśli taka deklaracja pada, myślę, że Bruksela będzie miała jeszcze chwilę czasu na to, żeby się zreflektować, bo Polska akurat spełnia swoje zadania na wszystkich możliwych odcinkach. Od tych takich wspólnotowych, gdzie do tego, co się zobowiązaliśmy wobec Brukseli, wszystko my jako Polska wypełniamy, po takie nawet ponadwymiarowe, jak chociażby rekordowe wsparcie dla Ukrainy, gdzie Polska mimo tego, że jest znacznie uboższym państwem niż Niemcy czy Francja, no to wiemy o tym, że wydatkuje dużo więcej środków na... Ale panie ministrze, ja wejdę w słowo, chyba każdy już widzi, tak myślę, wszyscy mieliśmy okazję się przekonać, że pomaganie walczącej Ukrainie no dla niektórych państw europejskich może być problemem, a nie powodem do pochwał czy powodem do wsparcia. No to chyba już każdy z nas ma takie odczucia, że jeżeli chodziło o tych uchodźców, tak zwanych migrantów, którzy przypływali czy w różny sposób dostawali się do Europy po zaproszeniu pani kanclerz Merkel, no to wtedy ta reakcja była inna. A gdy chodzi o Ukrainę, która przecież walczy z Federacją Rosyjską, no to właśnie dlatego, że walczy z Federacją Rosyjską, no to Ukraińcy są traktowani uchodźcy, prawdziwi uchodźcy ukraińscy. Są traktowani jako uchodźcy, no przepraszam bardzo, powiem to, gorszej kategorii przez Unię Europejską. Tu chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. No tak, to nawet gdzieś mamy z różnych relacji, że no nie ma przypadku w tym, że Ukraińcy w największej liczbie pozostali w Polsce z uchodźców. No oczywiście bliskość kulturowa, to, że wielu Ukraińców w Polsce już pracowało, to są te czynniki, które są ważne. Polska gościnność tutaj wierzy prym, ale na pewno również to, że polskie państwo systemowo podeszło do tej kwestii, ugościło Ukraińców, a państwo niemieckie czy inne kraje na zachód od nas no na pewno nie wprowadziło tak szerokich rozwiązań, nie patrzyło z taką gościnnością na tych uchodźców, no też miało olbrzymie znaczenie. Tu pełna zgoda z panią redaktor. Jeśli chodzi o postawę państw zachodnich i jakby niedocenienie tego faktu, który czyli dzisiaj czyni Polska, no cóż, pewnie tak jest. To nas jakby nie zwalnia z tego, żeby z tej karty oczywiście korzystać, bo polityka międzynarodowa
jest pewną grą i absolutnie w tej grze tej karty będziemy używać. No ciężko raczej Niemcom będzie wprost powiedzieć przy stole takiej polityki, że jakby no nie doceniają tego polskiego wkładu. No muszą to przynajmniej spaść tą miną, ale jakoś formalnie deklarować. No nie, przecież nie przyznają się publicznie raczej do tego, że chcą tutaj przegranej Ukrainy. Widzimy to po czym, co mówią publicznie. Co robią, to jest długa sprawa, bo za tymi słowami często nie idą czyny absolutnie. Też jesteśmy tego świadomi. Jesteśmy świadomi tego, że gdyby nie obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, mocna obecność w Wielkiej Brytanii przy tym konflikcie, polska obecność, to pewnie byłoby dużo ciężej Ukrainie wygrać z Rosją, jeśli jest jeszcze taka możliwość, a ja wierzę, że jest. Natomiast, szanowni państwo, no, odpowiadając na pytanie to kluczowe, wydaje mi się, że ten termin jest bardzo szybki, jeśli chodzi o kwestię przetasowania relacji z Unią Europejską. Tak się po prostu dłużej nie da, panie redaktor, funkcjonować. No, wszyscy widzimy, my też jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, obozu, który ma poparcie demokratyczne, nie tylko to z 19 roku, tak? Bo nie jest tylko tak, że my mamy to poparcie z 19 roku, że wygraliśmy wtedy wybory, ale ciągle według sondaży mamy najwyższe poparcie od Polaków, wszystkich sondaży, można powiedzieć, z każdej strony. W związku z powyższym ten mandat demokratyczny jest i nasza demokratyczna władza no nie może dłużej biernie patrzeć na to, jak jesteśmy traktowani przez Brukselę, po prostu. Panie ministrze, to w takim razie ja zapytam, bo myślę, że wielu Polaków zadaje sobie to pytanie, bo wiemy o tym, że KPO to były granty, czyli środki, które były przekazywane z budżetu składkowego Unii Europejskiej, bo to warto pamiętać, sama Unia Europejska jako takich pieniędzy nie ma. Wszystkie kraje, w tym Polska oczywiście, muszą się najpierw zrzucić na ten budżet, a dopiero później te pieniądze są dzielone, więc to nie są pieniądze, które się biorą, nie wiem, pani von der Leyen czarodziejską różdżką je gdzieś stwarza. Ale druga część to były pieniądze w postaci pożyczek. No i teraz pytanie, czy jeżeli my, no, nie dostaniemy, mówiąc już tak kolokwialnie i wprost, tych funduszy z KPO, to jaka będzie nasza postawa, no, wobec tej części pożyczkowej? Czy my cokolwiek będziemy komukolwiek spłacać? No bo słyszymy też o tym, że my będziemy musieli spłacać jakieś pożyczki, których przecież nie widzieliśmy. No to oczywiście byłby rozbój w biały dzień. I myślę, że każdy już kierując się swoim własnym, osobistym doświadczeniem jest w stanie to ocenić. Jaka to jest instytucja, która podpisuje umowę, udziela kredytu, później nie wypłaca pieniędzy, jak chce ściągać odsetki, no, i raty kredytowe. Ale pytam o tą sytuację, no bo ona jest jednak nie jest sytuacją taką bankową, ale jest sytuacją, jest to umowa międzynarodowa. Jak my będziemy z tego, jak będziemy reagować, jak będziemy się zachowywać wobec tej umowy? No, myślę, pani redaktor, absolutnie, że raczej nie ma szans na to, żebyśmy się zgodzili na tego typu perspektywę jako państwo, że nie otrzymamy tych pożyczek, a będziemy musieli je wspólnotowo spłacać. Absolutnie będzie na pewno to elementem tej nowej polityki, o której mówi pan prezes Jarosław Kaczyński. Byłaby to sytuacja absurdalna z punktu widzenia prawno-finansowego, ale również z punktu widzenia po prostu również oburzenia społecznego, bo z pewnością takie oburzenie by się pojawiło, no byłoby przecież zrozumiałe, no bo to byłby rozbój w biały dzień i to porównanie, które pani redaktor użyła, no to nawet ciężko jest porównać to z parabankiem, raczej ze strukturą mafijną, tak? Która by tak się miała zachować wobec polskiego państwa. No my jako państwo... No, normalnie to byśmy, każdy w takiej sytuacji zwróciłby się na policję. No tak, z tym, że tutaj wiemy, że te organy, które taką rolę w Unii Europejskiej powinny pełnić, raczej także w Polsce nie są przychylne. To wiemy o tym i to nie musimy tego udawać, że jest inaczej. Natomiast myślę, że my jesteśmy o tyle w komfortowej sytuacji, że jeśli nawet tych pożyczek finalnie nie dostaniemy, to polski budżet jest w dobrej kondycji, polskie zadłużenie również jest w dobrej kondycji na tle Unii Europejskiej. Być może będzie trzeba szukać tych pieniędzy w innych miejscach. No, to na pewno trochę szkoda, bo akurat te pożyczki są tanimi pożyczkami, dlatego to o tym też mówił premier Morawiecki, dlaczego warto było je wziąć. Natomiast no, to nie jest tak, że sobie bez nich nie poradzimy. No to już, jeśli ktoś tak mówi opozycja, to opowiada głupoty. Więc zobaczymy, na pewno będziemy jeszcze starali się tutaj wymusić na Komisji Europejskiej jednak dotrzymanie postanowień, ale na pewno nie pójdziemy na taką ścieżkę, że będziemy prosić o te pieniądze za wszelką cenę. No, takiej opcji po prostu nie ma. Panie ministrze, zmieniamy temat, choć cały czas pozostajemy w sytuacji, no też relacji wewnątrz Unii Europejskiej. Kryzys energetyczny to jest narzędzie, którym
posługuje się Federacja Rosyjska w agresji już nie tylko na Ukrainę, ale po prostu na kraje zachodnie i to o tym warto pamiętać. Ta agresja energetyczna wyprzedziła agresję militarną. Natomiast jaka jest w tej chwili, jak rząd ocenia, jak pan minister ocenia naszą sytuację, bo wiemy o tym, że węgiel jest zamawiany, ale wiemy też o tym, że mamy problem z dystrybucją tego węgla, z systemem logistycznym. No Polska od lat w ten sposób, drogą morską, tak dużych ilości węgla nie zamawiała. Jak to w tej chwili wygląda? No tak, rzeczywiście jest tak, że import węgla postępuje. Również nasz rząd polecił zwiększenie wydobycia krajowego. Mamy ciągle zapewnienia ze strony pani minister Moskwy, która się tymi kwestiami zajmuje, za nie odpowiedzialna, że absolutnie system redystrybucji węgla będzie miał tą przepustowość, o której mówi. Jakby no, jako rząd ciągle deklarujemy i podtrzymujemy tę deklarację, że po pierwsze w Polsce węgla nie zabraknie, po drugie Polacy, którzy będą chcieli ten węgiel kupić, będą fizycznie taką możliwość mieli. Do tego oczywiście jest także ustawa, która będzie wspierać przecież osoby, które chcą kupić węgiel, czy też również korzystając z innych źródeł ciepła, żeby otrzymały dodatki do tego, bo wiemy, że te ceny surowców energetycznych są właśnie sztucznie napompowane przez Rosję. To ja dziękuję też, że o tym rozmawiamy i o tym mówimy, bo jak jestem niejednokrotnie gdzieś w rozmowach z naszą opozycją, to nasza opozycja zachowuje się jak totalny, niestety pożyteczny idiota, który ciągle twierdzi publicznie, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, że te ceny surowców są tak wysokie. Nie wiem, jaki wpływ ma Prawa i Sprawiedliwość na ceny surowców na rynkach światowych, ale tak twierdzi opozycja z pełną powagą. I to nie jest tylko tak, że ten argument jest jakby nam wadzi w takim kontekście wewnątrz państwowym, gdzie to jest naturalne, że rywalizujemy z sobą wyborców, tak jest w demokracji, ale jest to argument śmiertelnie niebezpieczny, bo on de facto rozgrzesza Rosję. No to jest argument pisany na Kreml. Rosja się z takich argumentów cieszy. Ale konkludując, tutaj deklaracje są bardzo jasne z strony minister Moskwy. Absolutnie w Polsce nie zabraknie węgla, nie zabraknie opału na zimę, nie zabraknie energii, prądu i tego się trzymamy. Nasz rząd będzie dążył do tego, żeby absolutnie takie sytuacje się w Polsce nie wydarzyły, no bo to jest, myślę, kwestia taka, pani redaktor, że no, bardzo wiele osób się cieszyło, gdyby do tego w Polsce doszło. My staramy się robić wszystko, żeby absolutnie takich sytuacji nie było. A jeżeli chodzi o gaz, czy my w ogóle przewidujemy dzielenie się gazem, wsparcie, no chociażby dla Niemców, no to oni są w tej najtrudniejszej sytuacji. Dziś to wsparcie jest mechanizmem dobrowolnym, mówię o wsparciu wewnątrzunijnym, solidarnościowym, można powiedzieć, mechanizmem. No ale jest też ta furtka, Polska się na to zgodziła, żeby ten mechanizm solidarnościowy w jakiejś sytuacji, rozumiem, ekstremalnej, choć być może ta sytuacja ekstremalna jest dla Niemców nieunikniona, tego tak naprawdę nie wiemy, ale stał się mechanizmem obowiązkowym dla państw członkowskich Unii Europejskiej. No i co wtedy? Na pewno, pani redaktor, nie będzie sytuacji, w której mielibyśmy się dzielić czymkolwiek kosztem polskich obywateli. Na pewno tak nie będzie, że Polscy obywatele by na tym stracili, że zabrakłoby na przykład gazu Polakom, a ten gaz byłby dostarczany Niemcom. Tego typu sytuacji nikt nie przewiduje w naszym państwie. No tak, ale przepraszam, panie ministrze, to nawet nie przewiduje ten mechanizm. On przewiduje cięcia w sektorze no poza takimi odbiorcami indywidualnymi, tak, poza gospodarstwami domowymi. No więc to pytanie moje tak naprawdę dotyczy polskiej gospodarki, no bo to ona ewentualnie byłaby objęta tym cięciem 15%, 1/6. No to jest jednak znacząca redukcja, powiedzmy sobie szczerze. No tak, z tym, że mamy dzisiaj pełne magazyny gazu, one są uzupełnione w 100%. Również rozmawiamy dzisiaj o zwiększeniu przecież importu gazu do Polski. Na szczęście udało nam się zdywersyfikować również dostawy. Nie jesteśmy uzależnieni już, tak jak kiedyś byliśmy, od dostaw z Federacji Rosyjskiej. W związku z tym mam nadzieję, że no, taka sytuacja Polski nie dotknie, że będziemy musieli ograniczać dostawy gazu do naszego przemysłu, naszej gospodarki, bo to jest no, wszystko naczynie połączone. No, dzisiaj jeśli nawet gazu nie zabraknie dla odbiorców indywidualnych, ale byśmy na przykład minimalizowali dostęp do gazu dla gospodarki, no to wówczas przecież wiadomo, że ma to swoje reperkusje i to także gdzieś tam pośrednio Polaków dotykało.
Mam nadzieję, że ten mechanizm absolutnie w takim skrajnym wypadku nie będzie używany. Ja tutaj jestem o tyle spokojny, że jednak no, mamy taki rząd, takiego premiera i takiego lidera obozu, że nie wyobrażam sobie sytuacji, w której polska gospodarka miałaby ucierpieć kosztem Niemiec. No, ciężko mi sobie to wyobrazić, panie redaktor. Myślę, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jest to niemożliwe. Panie ministrze, to na koniec w takim razie porozmawiamy o polskim bezpieczeństwie, ale tym bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, bo wiemy o tym, że no, działania rosyjskie na tym polu, agresywne działania rosyjskie są no, niezwykle szerokie. Nie wiem, czy wszystkie w ogóle są zidentyfikowane, bo prawdopodobnie ich jest dużo więcej i były przygotowywane te możliwości przez lata. Mamy w Polsce, no, widzimy to, tą operację Ghostwriter. To jest operacja, która była opisana już przez znane instytucje analityczne na świecie, między innymi przez instytucję, jedną z instytucji, która współpracuje z amerykańską armią, z amerykańskim rządem. To jest tak zwana afera mailowa, no, kojarzona z nazwiskiem pana ministra Michała Dworczyka. Ale proszę powiedzieć, jak pan ocenia no, nasze bezpieczeństwo? Już jakby no, w pewnym sensie też biorąc pod uwagę tą operację, o której ja mówię, głównie dlatego, że ona w sposób no, niezwykle prorosyjski, na pewno zgodny z intencją Federacji Rosyjskiej, rezonuje w polskiej debacie publicznej. Tak, panie redaktor, no jeśli chodzi o takie twarde cyberbezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo naszych serwerów, systemów państwowych, ono jest naprawdę na wysokim poziomie. Proszę zauważyć, że od momentu przecież konfliktu Federacją Rosyjską, takie ataki oczywiście były wykierowane w Polskę, ale żadne nie uniosły jakiegoś dużego skutku w znaczeniu takim, że absolutnie nie nastąpiło w żadnym momencie jakiś paraliż państwa polskiego, dlatego że nasze służby są na to przygotowane, radzą sobie bardzo dobrze i tutaj odpowiednie organy funkcjonują, zarówno te militarne, jak i cywilne. A to przepraszam, ja dopytam panie ministrze, czy były w takim razie ataki na tą infrastrukturę państwową, cybernetyczną, które można określić jako takie ataki niezwykłe hakerskie, tylko ataki, które no, były silnymi, trudnymi do odparcia atakami? Różnego rodzaju próby były. Gdzieś tam tą wiedzę również posiadam, no ale ona jest uklauzulowana klauzulą ściśle tajne, więc jakby też nie mogę mówić, bo odpowiadam za to karnie, tak? Natomiast na pewno musi być wiadomo, że tego typu próby są wykierowane w polskie państwo i absolutnie tak. Natomiast generalnie, szanowni państwo, no to jeśli chodzi o tą kwestię powielania tak zwanych maili, mnie to przeraża. Przeraża mnie dlatego, że proszę zauważyć, zwykły tak jakby obrazek, który jest plikiem JPG, który może stworzyć każdy początkujący grafik nawet, tak? Może tam wpisać wszystko na tej grafice. Jest traktowany przez media w Polsce, te media zwłaszcza polskojęzyczne, jako prawda objawiona, jako element gry politycznej. To jest coś niesamowitego. Dlatego, że tak naprawdę się może znaleźć wszystko i potem finalnie może być to traktowane jako taki fundamentalny element polskiej debaty publicznej, gdzie polskiemu rządowi każe się tłumaczyć z tego, co Rosjanie publikują. Dla mnie jest to niepojęte, no ale tak się dzieje i trzeba po prostu cały czas o tym mówić i piętnować to, że te osoby, które tak robią, po prostu grają w rosyjską grę i to wszystko. Bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Pan minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem Telewizji Republika. Pierwszym gościem, za chwilę komentatorzy, Paweł Piekarczyk, Marian Kowalski. To już dosłownie za moment. Proszę z nami pozostać.